Dzień dobry Państwu, to znowu ja i znowu na garażu. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od tego, że przyszła nam przetwornica, dlatego możemy dokończyć instalację w kamperze, poprawkę instalacji w kamperze. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało, całe testy tego wszystkiego. Zapraszam na odcinek. Tam niewiele się pozmieniało, chociaż już zacząłem układać kable troszeczkę bardziej. Na pewno dam belki pionowe, żeby wszystko wzmocnić, bo tak to wisiało na całej szerokości wszystko na belce bez wsporników, także wolę, żeby było wytrzymalsze. Tutaj jest i ona, w końcu przyszła. Powiem Wam, że bardzo irytujące, bo zamawiałem z firmy kurierskiej Jodel i widziałem go na mapie. 3 wieczory ominął mnie i pojechał z powrotem na bazę. Przyznam, że byłem trochę sfrustrowany, chociaż rozumiem, że praca kurierów jest bardzo ciężka i naprawdę szanuję ich pracę. I w sumie jak go dzisiaj spotkałem, to mu nie powiedziałem o tym, bo widać, że chłopak zmarnowany po całym dniu pracy i tak przyjechał o 17. Ale no, 3 wieczory na nią czekałem i dopiero za trzecim razem wyszło. Tutaj wszystko wygląda tak, jak widzieliście to ostatnio. Wszystkie śruby sobie blokuję takim klejem specjalnym, żeby przez wibracje się nie odkręcały i żeby to wszystko trzymało się kupy tutaj razem ze sobą. Finalnie wszystko na swoim miejscu, chociaż prawie wszystko, bo niektóre rzeczy nie mogę założyć teraz, bo mówiłem wam w poprzednim odcinku o tych belkach, które przechodzą, ale no, prawie to mamy. Tutaj możecie zobaczyć bezpiecznik 250 amperów do przetwornicy właśnie tej. I teraz będzie najciekawsze, czyli montaż tego wszystkiego na ścianie. I mamy poukładane kable. To co wisi, to będzie szło przez płytę, przez otwory w płycie. Woda też jest już częściowo podłączona. Tutaj na razie jeszcze jest nieporządek, ale to dopiero będzie przechodziło przez płytę, także wtedy będzie dopiero układane. No, to jest dosyć poważna chwila. Tutaj będę dawał jeszcze wspornik, tylko nie mogę go dać teraz, dlatego że muszę sięgnąć ręką za płytę w razie czego, ale będą wsporniki do samej podłogi. Chyba wszystko przeszło. Była to dosyć skomplikowana operacja, ale się udała. Teraz będzie zabawa z przeciąganiem kabelków, klejeniem śrub. Ale to już sama przyjemna praca, także jest naprawdę zarąbiście. Dobra, lecimy z tematem. No i bajerancko to wygląda wszystko teraz. Kable uporządkowane i teraz najważniejsze. Uruchomić akumulator, zobaczyć czy działa. Ale jeszcze zanim zamontuję akumulator, no to muszę go tak, można powiedzieć, obudzić trochę. Dlatego, że on jak nie jest używany, to po 24 godzinach przechodzi w stan spoczynku, tak zwany czuwania. I teraz muszę do niego podpiąć ładowarkę, żeby go wzbudzić. I swoją drogą to jest bardzo fajne rozwiązanie. On, nie pamiętam jak tam ma limit, ale muszę jeszcze raz to przeczytać, chyba tam 0,5 ampera. Jeżeli nie ma poboru mniejszego niż 0,5 ampera, to przechodzi on w stan uśpienia. I jeszcze jeżeli chodzi o to, skąd wiem, kiedy jest uruchomiona, kiedy nie. Aplikacja jest do niego. Widzicie tutaj 2 akumulatory. Ten się pojawił. Wcześniej był wyłączony, teraz znowu działa. I mamy taką ładną wskazówkę. Pokazuje nam wszystkie parametry. Mamy w tym momencie poziom 100%. Wzbudzony, można tak powiedzieć, z powrotem. Także można go spokojnie montować. Tutaj jeszcze nie posprzątane, ale tutaj mam hebel wyłączający cały system. Na razie jest właśnie wyłączony. No, latarka mi się kończy. Dobry znak. Jak stąd. Tylko żeby właśnie na wybojach nam się nie rozwalał, to musimy go spiąć pasem. Troszeczkę kleju. Kropelka wystarczy. I to nie zaklei tak oczywiście, że to będzie już nie do odkręcenia. Tylko to zaklei na tyle, że podczas wibracji nie powinno się odkręcić. No i tyle starczy. Takie zaślepki w zestawie były fajne. Tutaj sobie nakleję naklejki, żeby trzymały dystans. Naklejki z trytytkami, takie trzymające kable. Kable są przetarte alkoholem. Na razie jest hebel wyłączony, tak jak widzieliście.
Także jeszcze nic nie płonie. Dobra. Najgorzej jest, gdy się zostawi luźne połączenia. Wtedy się wszystko grzeje i może spłonąć. A te naklejki są po to, że w razie gdyby któryś z przewodów się odpiął, to nie dotknie drugiego, dlatego że będzie przymocowany. Powierzchnia jest odpuszczona. Oczywiście szansa na to, że to się odepnie, to jest po prostu prędzej bym w totka wygrał, niż to by się mogło stać. Czyli w totka nigdy nie wygram i to się na pewno nigdy nie odklei. Tutaj mam jeszcze niezamocowaną złączkę do bojlera, zaraz wam pokażę dlaczego, ale takie sprytne złączki. Jeszcze na pewno to zabezpieczę i przymocuję do ściany. Tutaj mamy zamocowany panel, musiałem dać taką podkładkę, taką płytkę, dlatego że poprzedni włącznik do przetwornicy był taki bardziej pionowy i zostałaby taka dziura na górze i na dole. System żyje. Przetwornica żyje, zielone światełko. Światła na razie jeszcze nie działają, bo bezpiecznik jest wyłączony. Jeszcze od Oriona muszę tutaj włączyć jeden bezpiecznik, który jest pod siedzeniem. Tam z tyłu jest na końcu. O tam. W ogóle patrzcie się, jak ja mam ręce poharatane od tego wszystkiego. Włączony. Tutaj nie wiem, czy pamiętacie, mamy taki hebel na pilota do głównej skrzynki zasilającej wszystkie urządzenia na 12 V. Czyli teraz, jak włączyłem bezpiecznik główny, to powinno już tutaj wszystko działać. Zobaczmy. Mamy prąd! W końcu mamy prąd. Sałatka dalej nie zjedzona, ale najważniejsze, mamy prąd. Zobaczmy, jak to wygląda na akumulatorze. Pobór minus 1,19, tylko światła są włączone na razie. Przejdźmy do aplikacji Victrona. Dobra, mamy Orion. Oczywiście wyłączony. Funkcja ładowarka. Ustawienia akumulatora. Edycja ustawień. LiFePO 4. LiFePO 4 mamy tylko jeden, także zostawiamy. I mamy ustawionego Oriona. Dobra, MPPT. Edycja ustawień. Wybór akumulatora. Smart Lithium. Wszystko się nam zgadza. No i został nam jeszcze monitor baterii Victrona, czyli jak widzicie mam dwa monitory, jeden oryginalny z akumulatora i jeden z Victrona, bo po prostu miałem. Nie opłaca się sprzedawać, tak to będzie przynajmniej porównanie jednego z drugim. Pojemność akumulatora 360 było, chociaż nie było pewnie. Zjeżdżamy do 200. Nie było dlatego, że stracił swoją pojemność. Dobra, mamy 200. Teraz jeszcze ustawimy ładowarkę. Bojlera na razie nie podłączałem, bo nie ma wody w nim jeszcze. Także nie będziemy testować bojlera, wyłączony jest. Ładowarkę już wcześniej podłączyłem do prądu i zmieniłem na ustawienia LiFePO 4, ale chciałem się upewnić, że po wyłączeniu jej później, że te ustawienia zostaną, także brzęczy, nie wiem czy ona ma brzęczeć, mam nadzieję, że tak, ale no wygląda na to, że chyba wszystko nam tutaj działa. No i dobra, mam wszystko zmienione, także wszystkie ustawienia są z kwasówki zmienione na LiFePO 4, 13,8, 20% granica dolnego rozładowania, to po prostu będzie kalkulowało czas, jaki potrzebuje do rozładowania się do 20%, czyli tam na przykład jeżeli coś uruchomię typu przetwornica z podłączonym bojlerem, to będzie napisane, ile mi zostało czasu, żeby wyczerpać baterię do 20%. Wszystko zapisane. Jeszcze w sumie jedną rzecz można zrobić na koniec po zmianie ustawień, to jest synchronizuj do 100%. Czyli teraz mamy wyzerowane wszystko, wiemy, że akumulator jest naładowany i mamy 100%. Pobór zerowy. Teraz sobie sprawdzimy, jak działa przetwornica, dlatego że gniazdka idą przez przetwornicę, ale przetwornica jest wyłączona w tym momencie. Mamy prąd, także zarąbiście. I to jest właśnie super sprawa, dlatego że gdyby na przykład zabrakło nam prądu na kempingu w nocy i mielibyśmy włączoną przetwornicę, wtedy zaczęłoby nam ciągnąć z akumulatorów. I ogólnie chodzi o to, że do rana już byśmy nie mieli prądu w akumulatorach. Byłoby wszystko całkowicie martwe. Oczywiście nie do końca, bo ona ma system, że przy pewnym napięciu całkowicie się wyłącza, także na pewno by nam to nie uszkodziło akumulatora, chociaż na pewno nie byłoby zdrowe dla niego. Czyli to powinno nam dalej działać, bo przetwornica jest włączona. No i oczywiście działa. Od razu spadło napięcie do 12. Czyli przetwornica jest sprawna, jak najbardziej wszystko jest tak, jak miało być. Monitor baterii Victrona teraz pokazuje nam 29 amperów, 407 W z prostownika. On jest 30-amperowy, także jest no praktycznie tak, jak powinno być. Teraz spada, bo już się praktycznie naładowało. Ładowanie absorpcyjne. Oczywiście jeszcze muszę bojler i wodę podłączyć i to wszystko. Także tak wygląda teraz lista urządzeń. Zobaczmy, jak tam sobie Orion poradzi. I w ogóle, czy buz odpali. A to w ogóle ustawienia fabryczne. Radia niestety nie pomogły. Sprawdzony kabel też był, też nie pomogło nic. Na razie kamera dalej nie działa, ale sobie w Polsce zrobił jakiegoś speca. Dobra, odpalmy go. Orion. Ładowanie Bulk. Także mamy to, wszystko działa. Zobaczmy, jakie jest napięcie na monitorze.
45 W, 3,2 A spada, dlatego że akumulator jest w pełni naładowany i tutaj już nie ma co kombinować. Odłączamy. I teraz wartość powinna zacząć powoli spadać. I tak się właśnie stało. 0, nawet minus 3, mamy odpalone światła w tym momencie. Muszę poczytać, czy przy takim poborze akumulator będzie utrzymywał się cały czas włączony, czy przejdzie w tryb uśpienia. No i co mi tu zostało? Zabudowa cała, klapa, tam zabudowa, podłączenie bojlera, wszystkich rurek to będzie chwila roboty. Tutaj podłączenie rurek, włożenie kabli do listwy, plus peszle przez przejście, zrobienie półki. No i gotowe, patrzcie się, ile więcej miejsca mam teraz do przechowywania pod blatem tutaj. Ale że jest sobota wieczorem, to nie wyrobi się, żeby wam pokazać to w tym odcinku. Ale jutro rano idę zobaczyć, jak tam mają się moje raki. I będę oczywiście corocznie łowił raki i zrobię z tego zarąbiste danie. To zobaczycie w którymś z następnych odcinków. Bo ma być ładna pogoda. No i chodźcie ze mną, zobaczycie w następnym ujęciu. Jesteśmy w terenie nad takim fajnym stawikiem, który możecie znać ci, co dłużej oglądają z takiego filmiku o łowieniu i konsumowaniu raka inwazyjnego. Tutaj jest mnóstwo raków w tym stawie. Są też karpie, które tu wpuściłem, około 400 sztuk. Takie nieduże, malutkie. Na razie karpiom damy spokój, chociaż zrobimy pewnie jakiś kontrolny odłów, jak się mają, w jakim są stanie, dlatego że symbioza z rakami nie jest dla nich najlepsza. I tutaj jest mnóstwo, ale to mnóstwo takich jam, w których prawdopodobnie się ukrywają. O, tam na przykład jest taka dosyć spora, tam. I kiedyś kupiłem takie urządzonko, to jest endoskop, który łączy się z telefonem przez Wi-Fi. I ma tutaj kamerkę, na tych kamerkach są diody LED, to że końcówka świeci. Do tego można też dokupić jakieś tam magnesy, żeby na przykład sobie wyciągnąć śrubkę, jak mam gdzieś wpadnie w silniku, żeby ją wydostać. Ale przetestujemy to dzisiaj i wjedziemy tym do tych właśnie otworów i sprawdzimy, jak to wygląda, jak wyglądają te takie racze domki. Ja już sobie wcześniej ściągnąłem aplikację, taka bardzo podstawowa. To jest taki zwykły chiński endoskop. Tu ma ładowarkę, ma wbudowaną baterię i do tego jest aplikacja. Będę musiał to bardzo powoli robić, dlatego że tutaj nie ma zbyt dobrej stabilizacji. O, właśnie nam tu karp podpływa, zobaczcie. No ten jest taki ładny, kilogram ma na pewno. No, półtory nawet może. Dobra, i pokazało nam się urządzenie, że z panem karpiem tutaj sprawdzimy. Wyjdź i mamy to. Jak widzicie, stabilizacja jest tragiczna, ale widać. Tutaj jest takie małe pokrętło od regulacji światła. Tutaj mam elegancki statyw na telefon. Dobra, nagrywa nam się już. Damy światło na maksa, jest na maksa. Tak, świeci nam się. Problem z tym rakiem jest taki, już to mówiłem kiedyś na filmie, ale tak dla przypomnienia, że potrafi być ich na metr kwadratowy, kilkadziesiąt nawet, a nawet powyżej setki. I na przykład po tarle ryb potrafią zjeść wszystko, one zjadają siebie nawzajem nawet. Jest to amerykański rak sygnałowy, nie mam pojęcia skąd się wziął w tym akwenie akurat, bo jest to taki w miarę zamknięty akwen, gdzie tylko wpływa trochę wody. Ten przewód jest taki dosyć twardy, da się nim manewrować i jedziemy. Wy teraz to zobaczycie z innej kamery. Muszę to bardzo powoli robić, bo tak jak mówiłem, stabilizacja jest beznadziejna, nie ma się co dziwić. No widać fajnie, kurczę. Nie myślałem, że będzie fajnie tak widać. I szukamy, czy jest tam jakiś mieszkaniec. Za chwilę to będzie jakaś pewnie niespodzianka, przerażenie. No, natrafiliśmy na jamę. Jest coś. Widzicie go? Zostawię na razie, zobaczymy, co on będzie robił. On jest pod dnem. Teraz w tym momencie bada swoimi czułkami, co tam w ogóle się dzieje, co to wjechało mu do nory i tak świeci. Dzień dobry, panie raku. Także jak widzicie, ja go widzę z poziomu aplikacji bezprzewodowo, także bardzo fajnie. Troszkę próbuję wstrząsnąć przewodem, o, żeby go ruszyć, ale no bardzo dobrze go widać, o, i to widać jak one funkcjonują właśnie w ciągu dnia, dlatego że one żerują w nocy. Wtedy dopiero wychodzą ze swoich schronień. Ale w ciągu dnia właśnie kryją się pod dnem w takich jamach. Nie ma jakichś bardzo dużych szczypiec. I na pewno jest w szoku trochę, co tu się właśnie odwaliło. Dobra, analizujemy dalej. Tego zostawiam w spokoju. Zobaczcie, jaka ta jama jest ogromna. Taka jaskinia, można powiedzieć. Wejdziemy sobie do jeszcze jednej, bo kamera mi troszeczkę pada. Nie wiem, jakim była stopnia naładowania, chociaż ładowałem ją, ale chyba za krótko. Sprawdzimy sobie jeszcze te czeluści. Jest jama.
No niestety rozładowała mi się. Także szybko to trwało. Ale widzieliście jedno stanowisko raka pod ziemią. Także fajnie, następnym razem jak będę łowił raki, to postaram się nagrać jak wchodzą do klatki. Ale przywiozę sobie dodatkowo powerbanka, żeby podpiąć na stałe tą kamerę. Także wiosna idzie, obiecujące odcinki się zapowiadają. Z łowienia różnych rzeczy, z łapania raków, z gotowania raków. Także będzie się działo. Ja tymczasem wracam na garaż dokończyć robotę. Nie wiem jak ten odcinek wyjdzie, czy będzie krótki, czy długi. Ale tyle zrobiłem w tym tygodniu i niestety więcej nie jestem w stanie wam pokazać. Głównie dlatego, że było troszkę opóźnień w dostawach, ale no nie narzekam. Jest jak jest. W następnym odcinku prawdopodobnie patrol i te postępy, o których wam mówiłem w ostatnim odcinku. Także przepraszam, nie zdążyłem z montażem tego wszystkiego. A później trasa. Europa. W końcu trasa. Wychodzimy z garażu. Chociaż podróże nie oglądają nam się jakoś zbyt dobrze w porównaniu do majsterkowania. Ale czas odpocząć i ruszyć gdzieś, gdzie będzie fajna pogoda, dobre jedzenie, a później do Polski, także z Polski będzie dosyć dużo vlogów. Trzymajcie się, do następnego!